Jakiś czas temu zadzwoniła do mnie, znaczy rozmawiałam po prostu przez telefon z moją mamą i moja mama powiedziała mi, że moja ciocia, czyli jej siostra, leży w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Generalnie lekarz powiedział, że no już po prostu szykujcie się na najgorsze, nie? Lekarze już nie wiedzieli, co robić, po prostu nie mieli żadnych rozwiązań. Tam było bardzo dużo problemów naraz się, że tak powiem. Ciocia w ogóle przyszła z czym innym, co innego wyszło, wszystko naraz się w ogóle posypało. Leżała już w ogóle, stan był naprawdę bardzo ciężki, leżała pod takimi w ogóle środkami praktycznie narkotycznymi, bo już morfina po prostu nie pomagała jej w bólu. I ja zaczęłam się modlić. I wiecie co? Ja wiem, że ja uratowałam moją ciocię od śmierci. Ja to po prostu wiem. Dlatego, że stanęłam w modlitwie i stanęłam naprzeciwko diabła i powiedziałam, nie oddam ci jej. Po prostu jak ja się wtedy modliłam, ja wiedziałam, że to jest realna w ogóle bitwa. Powiedziałam, nie oddam ci jej, wal się. I modliłam się o moją ciocię. Codziennie w ogóle pytałam mamy, jak jest stan cioci w ogóle. Zaczął się poprawiać. Za jakiś czas w ogóle okazało się, że jest jeszcze lepiej, ale to akurat już było... Wierzę też, że pod wpływem mojej modlitwy. Natomiast mąż cioci znalazł jakiegoś lekarza, który tam zastosował inne leczenie. Tylko wiecie co? Ja mam pewność, że gdyby nie moja modlitwa, nie byłoby już kogo leczyć. Amen.